Cześć. Dzisiaj wydanie specjalne, biografie znanych i mniej znanych Polaków, które chciałabym Wam przybliżyć. Zaczniemy od Aleksandry Janta Połczyńskiego, którego książkę mam tuż przed sobą. Zapraszam, ja jestem Ania, a to jest Płynnie po polsku. Na książkę Połczyńskiego Kłamałem, aby żyć trafiłam bardzo dawno i zupełnie przypadkiem w mieszkaniu, moim własnym. I muszę Wam przyznać, że była to jedna z lepszych lektur, jakie czytałam kiedykolwiek. Pamiętam, jak bardzo zszokowało mnie po tej lekturze, że nie mogłam znaleźć tłumaczeń tej książki, że nie mogłam znaleźć zbyt wielu informacji na jej temat. I dlatego ten fakt właśnie i ta lektura zainspirowały mnie do przybliżenia Wam postaci Aleksandry Janta Połczyńskiego, którego widzicie tutaj na zdjęciu. Aleksander Janta Połczyński, a dla znajomych po prostu Janta, urodził się w 1908 roku w Poznaniu, a właściwie pod Poznaniem. Był polskim dziennikarzem, reporterem, poetą, pisarzem. Podróżami właściwie interesował się już od dziecka, bo mówił, że chciałby zostać wielkim odkrywcą egzotycznych lądów. I tak się właściwie stało. Swój pierwszy reporterski sukces odniósł po podróży do Nowego Jorku, a kolejne po podróży właściwie po całym świecie, bo przed II wojną światową miał jeszcze okazję zwiedzić prawie całą Azję. Przeprowadzał też wiele wywiadów z takimi osobistościami jak Roosevelt, czy André Gide, czy Charlie Chaplin. I dzięki tym wywiadom stał się znany praktycznie w całej Europie, nie tylko w Polsce. Druga wojna światowa natomiast została go w Paryżu, gdzie najpierw został korespondentem wojennym. Później jednak w 1940 roku trafił do niewoli niemieckiej i przez 3 lata udawał tam Francuza. Ukrywał przed Niemcami swoje polskie pochodzenie i te właśnie doświadczenia opisał w książce Kłamałem, aby żyć, którą miałam okazję przeczytać. I właśnie w tym momencie chciałabym przytoczyć Wam fragment z tej książki, gdzie napisał, gdzie opisał te doświadczenia, właściwie przez cała książka opowiada o tych doświadczeniach, ale bardzo ciekawy wydaje mi się ten fragment ze względu właśnie na udawanie Francuza. Tu się w owe obozowe popołudnie zaczynał już tok tych rozmyślań, jakie wypełniły potem nie jeden obszar mego wewnętrznego istnienia w czasie niewoli. Podkreślam, te elementy stanowią bowiem istotną część egzystencji, której powierzchnia tylko wpleciona jest w anegdotę wydarzeń i przygód okresu nieobecności. Lektura, każdy jej strzęp pożerany z zachłannością człowieka bardzo głodnego, bez wyboru najczęściej, bo i skąd w tych warunkach wybór. Lektura bywała źródłem nieskończonych rozmów z samym sobą w czasie, kiedy skazany byłem na milczenie. Porozumiewać się ze światem zewnętrznym, z otoczeniem kolegów i strażników mogłem łatwo po francusku, a potem po niemiecku także. Po polsku przez blisko 30 miesięcy nie powiedziałem głośno ani słowa. Tak właśnie to wyglądało, a że po polsku Janta nie mówił. Powiedział po polsku dopiero po wojnie, którą właśnie dzięki temu kłamstwu udało mu się przeżyć. I po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył antykwariat w Nowym Jorku. Polskę odwiedził w 1948 roku i opisał nawet te doświadczenia. Napisał reportaż z sytuacji w powojennej Warszawie. Reportaż nie spodobał się jednak ani komunistom, ani środowisku na emigracji, ponieważ Janta próbował być bardzo obiektywny w swoim reportażu. Opisał faktycznie tak, jak tę Warszawę widział. Nie tylko krytykował komunistów, przedstawił też pozytywne fakty z tego okresu w Warszawie. Niestety przez ten reportaż znaczna część społeczeństwa zerwała z nim kontakt. Janta zmarł w 1974 roku. Jego dorobek artystyczny stanowią 23 tomy poezji, 10 tomów reportaży, 2 dramaty, 3 powieści, 7 szkiców i eseje. Tak, niestety musiałam to przeczytać. I na koniec chciałabym
przeczytać Wam jeszcze jeden fragment z powieści Kłamałem, aby żyć, a właściwie z reportażu Kłamałem, aby żyć, który też wydaje mi się bardzo trafny i bardzo ciekawy, jeśli pomyśleć o tym, co musiał przeżyć Janta. Żyje dziwnym, nieprawdziwym życiem. Niewiarygodna przygoda, kiedy spojrzeć na nią trochę z boku, w oderwaniu od samego siebie. Jest z tych, jakie zdarzają się innym, nigdy nam. Jest z tych niemożliwych, nieprawdopodobnych wydarzeń, które w opowiadaniu brzmieć mogą fałszywie. I nawet we wspomnieniach tak wyglądają. Na tym chciałabym zakończyć tę opowieść o Aleksandrze Połczyńskim albo o Jancie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was trochę do przeczytania którejś z jego książek, bo nie jest to jedyna książka, nie jest to jedyna część jego dorobku artystycznego. Zachęcam Was bardzo do przyjrzenia się twórczości Janty i do przyjrzenia się także jego sylwetki. Może jego reportaże będą czymś, co Was zainteresuje, jeśli lubicie podróże i reportaże. Piszę po polsku bardzo ładnie, dlatego mam nadzieję, że będzie to dla Was przyjemna lektura i dziękuję bardzo, że dotrwaliście aż tutaj. Jeśli podoba Wam się Polski, podoba Wam się Polska i podoba Wam się to, co tworzę, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!